Szczęść Boże, coś wam powiem. Jakież to jest niewiarygodne, że mając 26 kg złota, czyli mniej więcej równowartość 5 milionów złotych, ostatni ze sług nie zrobił absolutnie nic. A postąpił tylko tak, bo ofiarodawca podał kilka reguł dotyczących daru. Najważniejszą było rozliczenie się z tego, co otrzymał. Zapewne chciał mieć te pieniądze i robić, co mu się podoba, ale bez ponoszenia konsekwencji. Krótko mówiąc, gdyby mógł ten dar roztrwonić, byłby szczęśliwy. Czasem też tak podchodzimy względem Boga, który obdarza nas talentami i darami, które mamy pomnażać, a my siedzimy bezczynnie, bo nie tak sobie wyobrażamy korzystanie z prezentów. Sługa w sobie miał lęk przed swoim panem, bo przecież powiedział: Panie, wiedziałem, że jest człowiek twardy. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się, więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz twoja własność. Ten lęk i negatywny obraz jest usprawiedliwieniem lenistwa. Przecież zdrowe życie, zdrowa duchowość zakłada, że nie stoi się z założonymi rękoma, ale pracuje się. Wielu ludzi też jest negatywnie nastawionych do różnych programów społecznych, które dają wsparcie potrzebującym za darmo. Przez to rodzi się brak szacunku do drugiego człowieka. Ale taka jest istota daru, że otrzymuję go, ale mam zrobić z niego pożytek. Ten sługa ukazuje nam obraz człowieka zalęknionego o samego siebie. Stopniowo jego serce wkradł się szatan, który zamyka go na działanie Pana Boga. Wyszedł egoizm. Ja sam sobie poradzę bez Ciebie, Panie Boże, bo Cię nie potrzebuję. Wiara tylko w siebie samego, a więc pycha, przeniknęła jego umysł i serce. Zakopał, czyli ukrył pomoc, którą otrzymał od Boga. Pozbył się talentu, uznając, że jest mu niepotrzebny, że jest tylko zawadą do zrealizowania swojego urojonego planu. Nauka z dzisiejszej Ewangelii jest taka, że nie pycha, zazdrość, lęk, bojaźń, ucieczka czy rozpacz oraz bezradność powinny kierować naszym życiem, ale odwaga, rozum i zaangażowanie. To one powinny pobudzać nasze czyny, a wtedy świat w naszych oczach zmieni zupełnie swoje oblicze. Goethe powiedział: talent kształci się w ciszy, a charakter w wirze świata. Wykorzystujmy to, co dał nam Bóg. Uwierzmy we własne siły i pomnażajmy w nas to, co oryginalne tylko dla nas, aby dzielić się tym z drugim człowiekiem. Od nas zależy, jak wykorzystamy dary i zdolności dane nam od Boga. Trzeba uwierzyć, że powierzone dobra stają się naszymi, jeśli umiejętnie nimi zarządzamy. Bóg nie jest twardy. Nie trzeba się Go lękać. Bóg jest miłością i pragnie, by nasza relacja do Niego opierała się na zaufaniu i miłości. Prowadzi to do niewyobrażalnej nagrody, którą jest wiekuisty udział w Jego życiu. Ani oko nie widziało, ani ucha nie słyszało, ani serce ludzkie nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.